Dzień dobry, Monika Kapinos, zapraszam na Panoramę Flash. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii przekroczyła 15 tysięcy. Przez całą dobę ratownicy próbują wydostać spod gruzów żywe osoby, jednak ich szanse na przeżycie maleją z dnia na dzień. To już 351 dzień wojny na Ukrainie. Rosjanie intensyfikują działania w Donbasie, próbując przejąć całe obwody Doniecki i Ługański. Sejm zdecydował o przyszłości energetyki wiatrowej. Zgodnie z przyjętą ustawą wiatraki będą mogły stanąć w odległości co najmniej 700 metrów od zabudowań. Sejm odrzucił też wszystkie 14 poprawek senackich do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Teraz trafi ona do prezydenta. CBŚP zatrzymało 5 członków międzynarodowego gangu zajmującego się praniem brudnych pieniędzy. Pochodziły z handlu substancją służącą do produkcji metamfetaminy. Lider grupy podszywał się pod funkcjonariusza Europolu. Żeby ustanowić ten chłodny rekord, sama potrzebowała zimnej krwi. Chilijska pływaczka Barbara Hernandez przepłynęła w okolicach Antarktydy ponad 2,5 kilometra. I tym twórczym apelem kończymy Panoramę Flash, a z kolejnymi informacjami wracamy około 10:40.